Waldemar z Rolnik Szuka Żony podzielił się na Instagramie pięknymi wspomnieniami. Wówczas przeżył niezapomniane chwile. Jeszcze wtedy nie znał Doroty. Rolnik Szuka Żony to jeden z niekwestionowanych hitów telewizji polskiej. Randkowe show doczekało się już 10 edycji. W ostatniej z nich widzowie mieli okazję poznać Waldemara. Mężczyzna otrzymał miano jednego z bardziej kontrowersyjnych uczestników. Początkowo jego serce skradła Ewa. W finale dowiedzieliśmy się jednak, że relacja zakończyła się fiaskiem. Za to Rolnik zdążył już ulokować swoje uczucia przy Dorocie. Obecnie para jest w związku, planuje nawet wspólne zamieszkanie. Waldemar właśnie wrócił wspomnieniami do szczęśliwych chwil w życiu. Wówczas nie było przy nim ukochanej, Rolnik szuka żony. Waldemar wspomina niezapomniane wakacje. Po udziale w telewizyjnym show Waldemar prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Rolnik co rusz raczy obserwujących nowinkami ze swojego życia. Ostatnio wzięło go na wspominki. Mężczyzna przypomniał sobie rejs po Morzu Śródziemnym. Wówczas odwiedził m.in. Cannes i Palme de Mallorca. Patrząc, jaką mamy pogodę za oknem, zebrało mi się na miłe wspomnienia z rejsu po Morzu Śródziemnym. Koniecznie trzeba sobie osłodzić w jakiś sposób to, czym raczy nas klimat w naszej części Europy o tej porze. Zdecydowanie lepiej powspominać Europę Zachodnią i jej wszelkie atrakcje podczas tygodniowego rejsu statkiem. Nawias zamykający kropka. Rejsy wycieczkowe to jest to, napisał pod postem, Rolnik szuka żony. Waldemar i Dorota żyją w patchworkowej rodzinie. Dorota i Waldemar wychowują synów z poprzednich związków. W rozmowie z nami Rolnik wyznał, jak sobie z tym radzą. Dorotka złapała bardzo dobry kontakt z moim synem. Jest dla niego bardzo miła, troskliwa, opiekuńcza. Fajnie się razem dogadują, zapewnia mężczyzna i dodaje, chłopcy poznali się już w zeszłe wakacje w moim domu. Następnie we wrześniu zeszłego roku, gdy pierwszy raz odwiedziłem Dorotkę w jej miejscu zamieszkania, spędzili razem cały weekend. Dłuższy czas mieli okazję się poznawać podczas naszego zimowego wyjazdu w góry.